proszę Państwa, jestem w Ojniczu przy cmentarzu, gdzie parę miesięcy temu przygotowałem materiał o hydrancie, który był niesprawny, przeciekał. Było bardzo dużo lodu. Mieszkańcy skarżyli się, że budujący obwodnicę podłączali się tutaj, nie dokręcali ten hydrant. Proszę zobaczyć, co się w tej chwili stało. Jest założony zegar, który liczy, ile pobrano wody. Wreszcie może nie będzie tych ubytków i będzie można rozliczyć firmę, ile naprawdę wykorzystała tej wody do budowy obwodnicy. Dla portalu Nasz Wojnicz, Jacek Filipek.